Zapewne zmiana w drużynie Sparty. Widzę z numerem 16 Henryk Piekarski w miejsce bardzo słabo dysponowanego Zbigniewa Lecha. Henryk Piekarski w kasku niebieskim, który wystartuje z toru pierwszego, najbliższego właśnie trawie i teraz woła zawodnika z numerem 4 do siebie. Działacze zespołu Wybrzeża, teraz już pozostały tylko 4 wyścigi i prawdopodobnie zobaczymy rezerwę taktyczną w wykonaniu jeźdźców Wybrzeża Rafinerii Gdańsk. Za moment Państwu podamy pełną obsadę. Na pewno Merwin Cox z numerem 5 w kasku żółtym. Henryk Piekarski w miejsce Zbigniewa Lecha. I ten zawodnik, który jest już pod taśmą, to Jarosław Olszewski, który zastąpił Janusza Ślączkę. Oraz Tomy Knudsen, dwóch najlepszych jak do tej pory jeźdźców Wybrzeża. Merwin Cox, Jarosław Olszewski kontra Tomy Knudsen i Henryk Piekarski. Bardzo ciekawie zapowiadający się wyścig. Tomy Knudsen, chciałby się powiedzieć, czas na rehabilitację, bowiem do tej pory zwyciężył tylko raz. Zdobył do tej pory w 3 startach 6 punktów. To na pewno wynik, który nie satysfakcjonuje i kibiców wrocławskich, i tego sympatycznego żużlowca, do tej pory najsilniejszego, najlepszego zawodnika w drużynie Sparty Polsat Wrocław. Henryk Piekarski, Jarosław Olszewski, Tomy Knudsen i Merwin Cox. Merwin Cox najlepszy na starcie, Jarosław Olszewski również z przodu i jak na razie dwaj gdańszczanie na czele. Bardzo słabo Tomy Knudsen, trzeci i czwarty, nie liczący się jak do tej pory. Henryk Piekarski, Jarosław Olszewski odjechał, teraz jest szansa dla Tomego Knudsena, który wyskoczył przed Jarosława Olszewskiego, wykorzystał ten błąd, ale Jarosław Olszewski ma szybki motocykl, zapewne będzie walczył o to drugie, jakże ważne dla zespołu gdańskiego w obecnej sytuacji po tych 11 wyścigach miejsce. Tomy Knudsen, teraz z kolei on szeroko po zewnętrznej, powinien bliżej pilnować tego wewnętrznego krawężnika. Merwin Cox, podrażniony w swoich ambicjach tą porażką z Wojciechem Załuskim i z parą Baron Śledź. Teraz on jest najlepszym zawodnikiem tego meczu, prowadzi wyraźnie. Za nim Tomy Knudsen, trzeci jest Jarosław Olszewski, czwarty walczący jeszcze Henryk Piekarski. Ostatnie okrążenie, zapewne tak zakończy się ten wyścig. Merwin Cox, pierwszy, drugi Tomy Knudsen, trzeci Jarosław Olszewski i czwarty Henryk Piekarski, a więc połowiczny sukces teamu Zenona Plecha i wynik 41 do 31 po 12 wyścigach prowadzi wrocławska drużyna, a przed nami już za chwilę wyścig 13, ostatni w składzie z góry ustalonym, a później wyścigi 14 i 15, w którym występują wytypowani